Cześć, Macie z tej strony Dinul. Otrzymałem od kilku z Was prośbę o nagranie bardziej szczegółowego poradnika uruchomienia Wiedźmina 2 po polsku na GeForce Now. Więc zacznijmy. Jak widzicie, w tym momencie mamy trochę inny efekt niż ten, który opisywałem w moim poprzednim poradniku. Ogólnie w poprzednim poradniku pisałem, żebyście zaczęli uruchamianie GeForce Now poprzez oczywiście zalogowanie się na Steama, Wiedźmina. I tutaj mieliście kliknąć X, bardzo szybko, jak to okienko się na chwilę pojawia. Ale znalazłem o wiele ciekawszy sposób. Wystarczy, że zainstalujecie Wiedźmina na dowolnym komputerze. Może być to ten sam, na którym odpalacie GeForce Now, może być to inny. Ogólnie chodzi, żeby sprzęt uciągnął chociażby odpalenie launchera. Wtedy Steam wykryje, że gra już jest uruchomiona i wyskoczy Wam ten komunikat. Dajemy anuluj i mamy dokładnie ten efekt, który chcieliśmy. Jest uruchomiony GeForce Now, uruchomiony Steam, bez uruchomionego Wiedźmina. W tym momencie spokojnie możecie już Wiedźmina sobie zamknąć. Polecam Wam też zamknięcie Steama, bo spowoduje to jednak zwolnienie zasobów internetowych dla samego GeForce Now, ale przejdźmy już do zmiany języka. Wchodzimy we właściwości, w język i wybieramy polski. Teraz czekamy, aż paczka językowa się pobierze. Jest to reprezentowane wypełniającym się tutaj kółeczkiem, które właśnie zaczęło się wypełniać. Trwa to kilkanaście, w skrajnych przypadkach kilkadziesiąt sekund. A więc ok, mamy już w tym momencie paczkę językową, ale nie uruchomi ona nam się tak od razu. Brakuje launchera, więc sprawdzamy spójność w gry. Wiedźmin 2 był projektowany w taki sposób, żeby nie było możliwości zmiany języka wewnątrz samej gry. Robiło się to przez launcher. Jako że gra w GeForce Now nie posiada tego launchera, bezpośrednio się sama uruchamia, no musimy teraz sprawić, żeby launcher się pojawił. Po to jest no właśnie weryfikacja plików na Steamie. Zanim ta weryfikacja się zakończy, będziemy widzieć taką opcję przy pobieraniu. 0 przez 1. Kiedy już się zakończy i wyskoczy komunikat o błędzie pobrania dwóch plików, czyli właśnie launcherze, ta opcja od razu zmieni się z 0 na 1 na 1 na 1, bo to jest kilka megabajtów. Dla serwerów GeForce Now nie jest to najmniejszy problem. Tak samo jak widzicie, weryfikacja prawie 20 gigabajtów plików też postępuje w miarę szybko. Ten sposób, w przeciwieństwie do pierwszego, jak najbardziej Wam polecam. Działa on za każdym razem, wymaga wprawdzie tych 3-4 minut, co, no nie oszukujmy się, na GeForce Now w wersji darmowej 3-4 minuty z godziny, jest to kawałek. Dla wersji Founders 3-4 minuty z 6 godzin, nie widzę żadnego problemu. Ok, tak jak mówiłem, mamy nieudaną weryfikację dwóch plików, zostały one pobrane, więc odpalamy Wiedźmina i zobaczymy znajomy już launcher. Teraz musimy wejść w opcję, zmienić język tekstu na polski, język głosów na polski i jeżeli nie przeszkadza Wam to, że gra raz na pół godziny, godzinę się przytnie, to włączcie uberpróbkowanie. Mi to nie przeszkadza w żaden sposób, przy czym zaznaczam, że jest to efekt na wersji Founders z dostępnym RTX-em. Nie wiem, jak gra będzie chodziła na wersji darmowej, zostawam to do przetestowania Wam ewentualnie. Nie chcecie ryzykować, nie włączajcie uberpróbkowania. Te filmiki sobie pominiemy, nie są one nam potrzebne. No i jak widzicie, menu główne mamy już po polsku. Ok, wczytajmy jakiegoś save'a i sprawdźmy, czy również dźwięk będzie po polsku. Dla osób, które grały już w Wiedźmina 2, pewnie zauważą, że jestem w akcie drugim. Osoby bardziej rozeznane zauważą też, że wybrałem ścieżkę Rosza. W porządku, podejdźmy teraz do kogoś i zobaczmy, co nam powie. Tu akurat nikogo nie ma, ale tu wcześniej ktoś powinien być. Jak widzicie, mamy grę po polsku. Działa ona nam spoko, bez najmniejszych problemów, więc jeżeli chcecie grać na GeForce Now Wiedźmina 2, polecam ten sposób z wcześniejszym uruchomieniem. Z mojej strony to było na tyle,
Dziękuję Wam za poświęcony czas, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do następnego, cześć!